Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, Aleksandra Więcka. Zaprosiłam Olę, bo jest autorką świetnej książki Jak mówić o sobie dobrze? I o tym będziemy mówić. A jak mówić o sobie właśnie dobrze, to też znaczy właśnie poprawiać tą koronę trochę i szukać tego, co w nas najlepsze. Olu, powiedz mi najpierw, dlaczego w ogóle napisałaś taką książkę? Jak mówić o sobie dobrze? Co cię do tego skłoniło? Wiesz co, dużo to się złożyło, myślę, rzeczy na to, że ta książka powstała. Po pierwsze, od 2015 chyba roku pracowałam z coraz większą ilością ludzi przygotowujących do wystąpień publicznych. I ku mojemu zaskoczeniu bardzo dużo osób ma z tym problem. Właściwie to jest niezależne od płci. My nie uczymy się występować publicznie, zdarzają się takie osoby, które mają ku temu talent i po prostu łatwo im to przychodzi, ale ci, którzy nie są ekstrawertykami, nie ożywają w świetle reflektorów, często mają z tym problem i myślę, że ten problem bierze się i z czasów szkolnych, i z naszego wychowania i najprostsza odpowiedź, skąd ten problem pochodzi, to jest, bo nikt nas jako dzieci nie słuchał, tak? Mało kto nas pytał o zdanie i mało mieliśmy okazję, żeby to własne zdanie formułować. I jak zobaczyłam, że ten problem istnieje, to ta myśl o tym, że fajnie by było napisać książkę, już zaczęła we mnie kiełkować dosyć wcześnie. Ale przez te kilka lat prowadzenia warsztatów i współpracy z siecią przedsiębiorczych kobiet przy formacie, który nazywał się Be the Change. Be the Change to był taki format, do którego zaprosiła mnie Kasia Wierzbowska i Dorota Czekaj. I to był taki format, który pokazywał, miał być przestrzenią dla kobiet, gdzie one będą mogły dzielić się swoimi historiami. Takim kobiecym TEDxem, takim czymś, taką przestrzenią, gdzie będą mogły wybrzmieć opowieści kobiet o ich o takich punktach zwrotnych w ich życiu, o momentach, które sprawiły, że ich życie, wiesz, zmieniło kierunek. Czyli o nowej rzeczywistości, która gdzieś tam się pojawiła po prostu w ich życiu, jakiejś zmianie, jak rozumiem, tak? Każda historia jest o zmianie i wiesz, w strukturze scenariusza na przykład mówi się o tym, że są punkty zwrotne. I punkty zwrotne to są zawsze takie momenty w życiu bohatera, gdzie dostaje takiego pstryczka i nagle to, co myślał wcześniej, okazuje się już nieprawdziwe, nieadekwatne. To, co myślał o sobie, o świecie, musi podjąć jakieś nowe działania. I nam w życiu też się takie rzeczy przydarzają. Chciałyśmy, żeby te historie były inspirujące. I teraz ja przygotowywałam do wystąpień, do opowiedzenia tych historii. W tym momencie przygotowałam już ponad 80 kobiet, więc nie licząc warsztatów, miałam 80 historii, które i 80 takich cykli tego, jak kobiety uczą się mówić o sobie. I pomyślałam, że to jest rzeczywiście unikalne dla kobiet, że kiedy ja spotykam się z nimi i zaczynamy pracować, to najczęściej słyszę, ale ja nie mam żadnej historii. Wiesz, te kobiety są zapraszane do wystąpienia właśnie dlatego, że ktoś myśli o nich, wow, to jest ta niesamowita babka, strasznie chciałabym usłyszeć historię, którą ma do opowiedzenia. A ona nie wie, jak to zrobić. Nie, ona nie wie, że ją ma. Ona nie wie, że ją ma nawet. No ona nie wie, że ją ma, dziewczyny nie wiedzą, że ją mają, dziewczyny myślą też, że ale wiesz, no co tam ta moja historia? No ja po prostu sobie żyłam. Ja zrobiłam to, co musiałam. Wiesz, to są I ciebie to zaskoczyło, Olu, tak? Wiesz, to mnie to zaskoczyło w tym sensie, że jakby przy pierwszym razie pomyślałam, no wiesz, okej, ale słyszałam to naprawdę za każdym razem, na każdej sesji. Albo ja nie mam historii, albo ja nie wiem, czy mam coś do powiedzenia, a nie wiem, czy nie będę nudna, czy to kogoś zainteresuje, a czy ja w ogóle mam prawo o sobie opowiadać. I myślę, że to jest absolutnie rzecz typowa dla kobiet. Nie chcę powiedzieć, że mężczyźni tak w ogóle nie mają, bo myślę, że to nieprawda. Ale że to jest rzecz typowa dla kobiet. Mieć wątpliwość co do tego, czy ja mogę siebie eksponować, czy ja mogę się pokazać, czy ja mogę o sobie opowiedzieć. No i oprócz tego w języku naszym kobiecym bardzo dużo występuje takich przyzwyczajeń,
które sprawiają, że mówimy o sobie niedobrze. Mhm. Nie, bo kiedy myślę o tym tytule, to ten tytuł ma dwa znaczenia. Z jednej strony mówić o sobie dobrze, czyli w taki sposób, żeby to było adekwatne, żebyśmy mogły, wiesz, wyjść adekwatne do świata z tym, co mamy. Adekwatne do sytuacji, ale przede wszystkim adekwatne do nas, do tego, co ja chcę powiedzieć. Świadome, autentyczne, ale też dobrze, czyli umiejętnie, czyli wiedzieć po prostu, jak to zrobić. Okej. Ja rozumiem, Ola, że ty jako storytellerka, czyli osoba, która właśnie opowiada historię, która uczy, jak opowiadać historię, jak zobaczyłaś, jak duży jest to problem wśród kobiet, to postanowiłaś trochę dać im receptę, jak to można właśnie zrobić, jak zacząć mówić o sobie dobrze, jak zacząć myśleć o sobie dobrze. Tak to rozumiem, że trochę tak to było. Wiesz co, mnie nie chodziło o danie recepty. Mhm. Wiesz, ja w ogóle nie myślę, żeby była jakaś recepta. Aha. I nawet nie myślę, że ta książka jest receptą. Mhm. Chociaż mam taki, teraz sobie przypomniałam, jak powiedziałeś o recepcie, że mam taki slajd w jakiejś prezentacji, gdzie jest taka recepta, jak mówić o sobie dobrze i tam jest tam 5 jakichś punktów. Ale w gruncie rzeczy to nie jest, to nie o to chodzi. Bo dobrze to przecież nie ma jakiegoś takiego, wiesz, wzorca metra z Sèvres, jak to robić. Mhm. I przypomina mi się, i ostatnio coraz częściej o tym myślę, jaką ważną dla mnie zmianą postrzegania siebie i tego, jak mówić i jak myśleć o sobie i o tym wszystkim, co robię, było spotkanie, które miałam w Laboratorium Dramatu, czyli takiej szkole pisania dramatów przy Teatrze na Woli, do której chodziłam. I spotykaliśmy się tam z dramaturgami i dramaturżkami z Wielkiej Brytanii. I podczas kiedy w Polsce właśnie ta perspektywa była taka, czy napisałeś tę scenę dobrze, czy niedobrze, czy to nam się podoba, czy nam się nie podoba, tak pamiętam taki moment, kiedy po raz pierwszy usłyszałam feedback z tej brytyjskiej strony. I ten feedback brzmiał, czy czujesz, że zbliżyłaś się do tego, co chciałaś wyrazić? Mhm. No, rozumiesz, ja myślę... Wiesz, to moim zdaniem to zmieniło to zdanie, to był mój punkt zwrotny. Mhm. Bo ja nagle zrozumiałam, że nie ma innej perspektywy. Mhm. I dlatego mówię, że nie ma recepty, no bo ten pomysł na to, jak ja chcę mówić o sobie, żeby było dobrze, żebym ja czuła, że to jest dobrze, on jest we mnie. I oczywiście nie, ponieważ jest mi bardzo bliskie też projektowanie takie skoncentrowane na człowieku i wiem, że cała komunikacja odbywa się w relacji, to nie myślę o tym, że w oderwaniu od tego odbiorcy, ale myślę, że pierwszą bazą, z której trzeba wystartować, jest jednak zagłębienie się w siebie i znalezienie tego, co to znaczy dla mnie mówić o sobie dobrze. I właśnie w tym kontekście, wiesz, ja jednak się będę upierać przy tej recepcie trochę, bo mnie się z kolei wydaje, i sama niejednokrotnie miałam z tym kłopot, jakie zadać sobie pytanie, żeby wydobyć właśnie to, co jest dobre. A ty te recepty, a ty o tym właśnie mówisz, o tym jest ta książka, skłaniasz do refleksji nad sobą, nad zadawaniem odpowiednich pytań. Ja myślę, że trochę o to chodzi, że trzeba sobie umieć zadać odpowiednie pytanie. Ja tak to czuję i uważam, że ta książka pod tym względem jest taką receptą i ja zachęcam każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak ma o sobie myśleć, co może o sobie myśleć, jakie ma dobre i złe strony, do tego, żeby do niej zajrzał. I powiem ci, że bardzo się cieszę, że możemy tutaj na tym kanale rozmawiać na ten temat. Ja swój przekaz kieruję do osób, które właśnie są w zmianie, które w COVID-zie na przykład straciły pracę albo boją się tej utraty, które mają jakąś taką niepewność w sobie. I myślę, że takim osobom czasami jest bardzo trudno, bo one jeszcze... jest taki moment zwątpienia w ogóle w samego siebie. Na przykład no jeżeli mówimy dużo o wypowiedzeniach, o zwolnieniach, no jeżeli ktoś dostaje wypowiedzenie z pracy, no to jakby cały system wartości się wali takiej osobie, nie? I teraz co ty byś
na przykład poradziła, będąc w tym wątku cały czas opowiadania o sobie. Od czego można zacząć, żeby jednak odwrócić ten tok rozumowania i zacząć mówić o sobie dobrze, a nie myśleć, co jest ze mną nie tak, że mnie to spotkało? No to jest złożona kwestia, no bo teraz poruszyłaś dwie rzeczy, tak? Jedna to jest, użyłaś takiego słowa, moje dobre i złe strony. Mhm. Ja bym się chciała do tego odnieść, a potem pójść dalej do tego pytania, które zadałaś. Bo bardzo ważne dla mnie jest to, że my czasami myślimy o tym, o sobie w takich kategoriach, że ja mam takie wady i takie zalety. Mhm. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to znowu jest bardzo takie myślenie, które umiejscawia jakiś punkt oceny naszej przydatności na zewnątrz. Mm-hmm. Rozumiesz? Tak. A pięknie o tym pisze Natalia De Barbaro, jest taki felieton, który kiedyś opublikowała w Wyborczej, o tym, że dziewczynki są tak wychowywane, żeby nieustannie czekać na to, aż ktoś im, wiesz, ktoś się pogłaszcza po głowie i powie, jesteś ładna, mm-hmm. jesteś mądra, mm-hmm. masz prawo żyć. Mhm. Mhm. Nie? Jeśli nam tu uprzyjemniasz czas, jeśli się na coś przydajesz, to w porządku. Możesz zająć kawałek przestrzeni i w ogóle oddychać. I ja myślę, że powiem ci tak, im dłużej ta książka jest na rynku, im więcej dostaję feedbacku od mężczyzn, tym myślę, że jest to problem nieograniczony do kobiet, tak. Że jest wielu mężczyzn, którzy w tej naszej kulturze też tego doświadczyli. Mhm. Ale kobiety myślę, że doświadczają tego jeszcze częściej niż mężczyźni. Mhm. Tego poczucia, że one muszą spełnić jakieś normy, odnaleźć się w czyichś wymaganiach, żeby czuć się ze sobą dobrze. I kiedy ja myślę o tym, i wiesz, wielokrotnie zadawano mi takie pytanie, jak mówić o swoich słabych stronach? Mhm. Więc moje pytanie jest takie, w ogóle po co mówić o swoich słabych stronach? Co to znaczy w ogóle słabe strony? Ale, teraz wiesz, takie pytania są zadawane także podczas rozmów rekrutacyjnych. Co pani myśli, pani przełożony? Jakie są pani mocne i słabe strony? Wiesz, to się dzieje. Ja to rozumiem. Rekruterzy, wiesz, też nie są pewnie wszyscy asami. Pamiętam, jak kiedyś ja zostałam zwerbowana przez headhuntera do pracy w takim, wiesz, w takim niesamowitym po prostu anturażu, że właściwie tutaj aplikuję na wspaniałe kierownicze stanowisko w Disneyu. No, wyobrażasz sobie dla takiej osoby jak ja, po prostu Disney, cudownie. Wiem, te pokoje marzeń wszystkie, no zwariowałam. Teraz wyobraź sobie, że ja idę na tę rozmowę, mam cudowną rozmowę z najcudowniejszą osobą, która tam siedzi naprzeciwko mnie i z którą do dziś jestem w jakimś takim rzadkim, ale jednak w kontakcie, która mówi, wiesz co, ale no jest taka sprawa, że jest takie stanowisko, które byłoby dla ciebie dobre, ono jest moje. Mówi, ale jak to? Zobacz, tutaj ten papierek od tego rekrutera. Ona mówi, no tak, ale wiesz co, ja nie wiem, on to chyba skopiował z tej międzynarodowej strony, bo u nas to my potrzebujemy tłumacza do filmów. Mm-hmm. No. Więc ja, jeżeli chodzi o rekruterów, nie stawiałabym im bardzo wysoko poprzeczki. Mm-hmm. To też ludzie i też nie wszyscy, wiesz, pewnie zadają sobie głębokie filozoficzne pytania, kto do czego i do kogo pasuje, ale my powinnyśmy. Właśnie. I teraz moje pytanie jest takie. W jakim kontekście, jakby moje cechy są neutralne, ja po prostu istnieję, tak jak istnieje stół. I teraz, czy wadą stołu jest to, że jest mało mobilny? Nie? Mhm. No, to zależy. Czy chcę go właśnie przenieść i jest mi ciężko go przenosić, czy chcę, żeby on był stabilnym stołem, przy którym siedzą wszyscy moi znajomi i świetnie się przy nim czują. I w związku z tym ja, jak myślę sobie o tych mocnych i słabych stronach, to ja mam takie poczucie, że to my znowu jesteśmy w stanie zdecydować, o czym teraz mówimy i co w danym kontekście jakby pomaga nam być super osobą na przykład na to stanowisko, na które aplikujemy. Dokładnie tak, Olu. I ja właśnie teraz celowo
jakby poruszyłam ten wątek i chciałam pójść dalej, bo też zgadzam się w 100% z Tobą, że to zależy od nas, jak my to odbierzemy, takie pytanie, i jak się, no też takie popularne słowo, sprzedamy, czyli jak o sobie rzeczywiście powiemy dobrze. I teraz bardzo mi się podoba to takie sformułowanie w Twojej książce, żeby wiedzieć o tych rzeczach o sobie, o których świat nie może nie wiedzieć. Nie wiedzieć. Tak. To jest genialne. I jak to, wiesz, jak doprowadzić do tego, żeby jednak znaleźć w sobie te rzeczy? Czy jaką byś podała właśnie, jaki sposób na to, jak w sobie te rzeczy odnaleźć i umieć o nich jeszcze powiedzieć? Temu reżyserowi, powiedzmy. Słyszę taki głos w głowie, nie? Zaczyna się zdanie od no więc. To takie szkolne akurat właśnie, wiesz? Tak, tak, no właśnie, ja go słyszę. I to, co ja właściwie taką moją, wiesz, mantrą, którą powtarzam i która jest trochę zabawna, trochę nie, jest to, że życie jest rozprawką i historia też jest rozprawką. I teraz jak mówisz o tym akurat, o tym procesie rekrutacji, wyobrażam sobie, że mogłybyśmy stworzyć historię na temat jestem najlepszą osobą na to stanowisko. Tak? Wyobrażam, proszę często osoby, z którymi pracuję, żeby napisały tezę, którą chciałyby zilustrować, nawet nie udowodnić, zilustrować, pokazać, zaprezentować. I ta teza to jest, no, trochę tak jak teza w rozprawce. Wcale, żeby ludzi nie bolało, bo to skojarzenia ze szkołą często są bolesne, to czasami nazywam ją po prostu ideą, albo po angielsku mówi się o tym taki, wiesz, statement. Mm-hmm. Czyli jak mówimy o tym, że chciałabym napisać historię, to czasami przyjdzie na głowę, chciałabym napisać historię o miłości. Tak, ale to nas donikąd nie prowadzi, bo ta bo jakby o miłości można, wiesz, od historii miłości można pójść w każdą stronę. Potrzebna jest nasza jakaś taka, takie osobiste stwierdzenie, w co ja wierzę. Albo o czym jestem przekonana, jaki świat jest. Bo my się wymieniamy historiami przecież po to, żeby poznać nawzajem swoje punkty widzenia, żeby zobaczyć świat trochę innymi oczami niż moje własne. I teraz wyobrażam sobie taką, zaraz dojdę do tych trzech rzeczy, ale wyobrażam sobie teraz początek w ogóle takiego myślenia od tego, żeby przekonać się do takiej tezy, jestem najlepszym pracownikiem na to stanowisko. Mhm. I spróbować tę tezę udowodnić. No i teraz jak to zrobić? Mhm. Trzy rzeczy, o których świat nie może o tobie nie wiedzieć, to jest takie moje ulubione ćwiczenie. Ono jest takim, wiesz, ćwiczeniem trochę na rozgrzewkę, kiedy ja zastanawiam się w ogóle, do kogo ja mówię, po co ja mówię, czego ja chcę. Nie? I czego chce też ta osoba. No właśnie, to jest ważne, nie? Żeby też... To, o czym na początku mówiłeś, żeby ten kontekst był, znaczy dostosowany do tego, o czym, gdzie jesteśmy, do kogo mówimy, o czym rozmawiamy. Wiesz co, ja pozwolę sobie przerwać na chwilę, bo jest cudowne słońce, tak, ale mnie oślepia lekko. Ta teza, to nasze, wiesz, takie, chciałabym, żeby ona dla każdego była czymś takim, co go trochę, wiesz, trochę tak wprawia w pewien dyskomfort. Mhm. Tak jakby, żebyśmy myśleli, ojej, ale to jak ja to udowodnię? Mhm. Tak, jak ja udowodnię taką tezę, że jestem najlepszym pracownikiem na to stanowisko? Mhm. Albo, że mogę zarabiać i powinienem, i powinnam X. Tak, to jest kolejny problem, ale to... Tak. Dlaczego to jest ważne, żeby to było, wiesz, żeby to nas sprawiało w pewien dyskomfort? Mhm. Okay. Bo musi być jakaś ekscytacja, żebyśmy my chcieli opowiadać historię. Wyobraź sobie teraz, że jak myślę o strukturze historii takiej jak wyprawa bohatera, tak, to tę strukturę można streścić w jednym zdaniu, czyli właściwie w dwóch. Bohater wyrusza w podróż, by osiągnąć zamierzony cel i mierząc się z przeciwnościami przechodzi wewnętrzną przemianę. I teraz, jak myślę o tej tezie, gdyby ona była taką, i ten cel bohatera, o którym jest mowa, wiesz, w tym jednym zdaniu, ten cel musi być
jakby na granicy możliwości bohatera. Bo gdybyśmy opowiadali historię o czymś, co komuś przychodzi z łatwością, że on się nie mierzy z tymi trudnościami albo nie przechodzi dzięki nim wewnętrznej przemiany, to mamy dużo różnych awangardowych historii, które starają się to zrobić, ale to jest bardzo trudne. Taka klasyczna historia porusza nas właśnie dlatego, że kibicujemy temu bohaterowi i jesteśmy ciekawi, co się zmieni. Czyli też na przykład nie powinniśmy się bać tych punktów takich zwrotnych, tych trudnych, tych, gdzie się musimy na przykład przyznać do, no czy właśnie do czegoś, co było dla nas trudne, czy może nie do końca nam się podobało, czy nie lubimy, czy do porażki, bo to może tak naprawdę spowodować w naszym odbiorcy no ciepłe uczucia, jak rozumiem. Wiesz co, jak dobrze opowiemy swoją historię, to teraz nasz pracodawca będzie nam kibicował, żebyśmy my dostali tę pracę. No właśnie. Ale też to znowu jest, wiesz, ja teraz jak z tobą rozmawiam, to właśnie uświadomiłam sobie, że ten system nauczania w Wielkiej Brytanii jakoś wywarł na mnie wielkie piętno, chociaż nigdy w nim de facto nie uczestniczyłam. Ale przypominam sobie, bo ja skończyłam też szkołę projektowania mody i miałam taki pomysł, że będę zdawała do tej słynnej szkoły projektantów St. Martin's. I nawet jeszcze nie skończywszy tej swojej szkoły, złożyłam tam papiery. I oczywiście dostałam zwrotkę, że bardzo nam przykro, twoje portfolio jest bardzo ciekawe, lecz jednak nie. Ale co oni napisali później? Oni napisali, jeżeli będziesz aplikować w przyszłym roku, koniecznie przyślij nam swój szkicownik. To, co nas interesuje, to nie jest skończona kolekcja. Nas interesuje proces, jak myślisz i jak dochodziłaś do tego, co jest na końcu. I znowu, to jest to coś, co tworzy historię. Jak, wiesz, kim my jesteśmy, przejawia się nie w tym, że na końcu rozumiemy, że 2 plus 2 to 4, tylko że czy my jesteśmy odkrywcami, odkrywaliśmy to sami, czy my po prostu przyjęliśmy na wiarę, że tak jest. Nie? Ten cały proces bardzo dużo o nas mówi. I teraz znowu kiedyś przygotowywałam studentów do takiej sesji pitchingowej, studentów na Akademii Leona Koźmińskiego. I robiąc research, natknęłam się na jakiś taki, wiesz, materiał, gdzie jeden z inwestorów mówił o tym, że to, co go najbardziej interesuje właściwie w każdym projekcie, to jest zespół. To są ludzie. Bo ten, kto może, bo jakby pomysł może się zmienić 1000 razy w trakcie rozwoju. Ale jak są zebrani ludzie, którzy przeszli ze sobą jakąś drogę, którzy zostali sprawdzeni, którzy się nie poddali, to on wie, że on ma zespół, na którym może polegać. I zobacz, jak sobie pomyślimy o filmach, które oglądamy, tak. O książkach, które pamiętamy. Nie? To przecież my nie myślimy, Jezu, jaki beznadziejny ten James Bond. Tak naprawdę to nie było tak, że on tak wszedł i wygrał. Nie, myślisz tak. Nie myślisz po prostu, straszna porażka z tego Jamesa Bonda, bo ten doktor zło go kiedyś pokonał. No. Nie, myślimy sobie, wow, niesamowity ten James Bond, on się podniósł z trudności. Tak. Bohater. Bohater. I jakby jeśli chcemy siebie umieścić jako bohatera, to my musimy pokazać, kim my jesteśmy. I teraz nie bez powodu mówię pokazać, bo jak tworzymy opowieść, jak dzielimy się jakąś opowieścią, to, że akurat używamy słów, to jest wynik naszego wyboru albo wynik tego, że nie mamy innego narzędzia. Moglibyśmy używać obrazu, moglibyśmy używać, nie wiem, czegoś jeszcze może innego, ale to, o co nam chodzi, to wytworzenie tej, pokazanie tego filmu przed oczami słuchacza, przed oczami naszego odbiorcy. A żeby tak się stało, znowu odwołując się do tego, co widzimy na ekranie, to my musimy opowiadać o naszych działaniach. Tak? Nie mówimy o tym, wiesz, śmieję się, że prowadzę krucjatę przeciwko przymiotnikom. Właśnie chciałam do tego nawiązać, że dokładnie mówisz o tym, że nie można właśnie tych przymiotników używać, opisywać się przymiotnikami. Super, że tutaj doszłyśmy do tego, zaraz powiesz właśnie dlaczego, bo myślę, że to też dla wielu osób
jest zaskakujące, bo nauczyliśmy się, że przymiotniki opisują rzeczywistość. Nie, no ja myślę, że to nie jest też tak, że nie możemy powiedzieć duża doniczka. No jasne, ale mówimy o tym, żeby mówić o sobie dobrze i z jakiegoś powodu te przymiotniki nie do końca się sprawdzają. To myślę, że teraz dobrze byłoby to wytłumaczyć w taki sposób. Mhm. Czym jest opowieść? Opowieść jest jakby naszym sposobem na to, żeby zrozumieć, jak świat działa, żeby zrozumieć, jaki jest sens rzeczywistości, żeby nadać jej znaczenie. I teraz, kiedy pokazujemy różne działania, to pozwalamy temu komuś innemu wyciągać wnioski. Tak jak my oglądamy film i nie mamy tam co pół godziny na przykład, teraz oczekiwany wniosek byłby taki i taki. Proszę wyciągnąć wniosek, że zażywanie narkotyków jest złe. Albo nie? Wniosek z tej sceny jest taki. Tak. To jest po naszej stronie. Jakoś musimy sobie z tym poradzić. I teraz, jeśli musimy sobie z tym poradzić, jeśli się zaangażujemy emocjonalnie w tą opowieść, no to jesteśmy, nasz mózg jest zaangażowany. Chcemy wiedzieć więcej. Chcemy, trzymamy kciuki, żeby się udało. Tak? Ale te przymiotniki, jak mówimy o sobie tymi przymiotnikami, to robimy coś takiego, jakbyśmy, ten ktoś już jest zaangażowany, jak pomyśli sobie, ojej, to ciekawa historia, pani maluje obrazy, a my mówimy mu, tak, jestem kreatywna. Mm-hmm, no tak, ulubione. To jest jedna rzecz, czyli jakby im więcej pozwalamy naszemu odbiorcy, im bardziej pozwalamy naszemu odbiorcy uczestniczyć w tej historii, poprzez to, że on się zaangażuje, że wyciągnie wnioski, że nam kibicuje, no to lepiej, bo on będzie chciał, on się z nami utożsami. Tak? Jest taki mechanizm identyfikacji z bohaterem, on się z nami utożsami, będzie chciał z nami przebywać i będzie nami zaciekawiony. Co jeszcze robią nam przymiotniki? Że przymiotniki, i to znowu zaczerpnęłam z Carol Dweck, która mówi, że częściej chłopcy są oceniani, tak wynika z jej badań, które były przeprowadzane na dzieciach. Mhm. Tak? Na kilkulatkach. Mhm. Że częściej chłopcy byli chwaleni na przykład za to, co zrobili. Doceniani za to, co zrobili. Czyli ojej, pięknie 10 razy zbudowałeś wieżę z klocków. Tak? Mhm. Dziewczynki częściej jakby chwalone były, nagradzane, czy w ogóle zauważane było, jakie są. Ładnie wyglądasz. Ładnie wyglądasz, jaka ty jesteś grzeczna. Co tam jeszcze można powiedzieć do dziewczynki właściwie, mhm. Nie? No pięknie wyglądasz w tym warkoczu na przykład. Albo tak, albo tam mhm. Jeszcze inne rzeczy, które... Ale nawet jesteś taka mądra. Mhm. Nie? I teraz wyobraź sobie, że my wychodzimy z taką kartką jestem mądra. Mhm. Mam tu kartkę jestem mądra, a tutaj jestem ładna. No ale akurat masz gorszy dzień. Mhm. Ja miałam ostatnio taki dzień, że czułam, że jestem przeziębiona i naprawdę nie byłam w stanie sklecić dwóch zdań. Mhm. I masz taki dzień i myślisz sobie, aha, no ale to ja nie jestem mądra. Mhm. Nie? Ten przymiotnik jakby określa jakąś stałą cechę. No to jak masz taką stałą cechę, to codziennie powinnaś być taka. Mhm. A jeśli nie jesteś codziennie taka, to może w ogóle taka nie jesteś. Może to w ogóle jest na wyrost. Mhm. I wiesz, nie chciałabym tu mówić, że tak jest, bo ani tego nie zgłębiłam, a teraz jakby po prostu o tym myślę i zastanawiam się, jaki to ma związek z tym, co potocznie nazywamy syndromem oszustki. Mhm. Czyli tym poczuciem, że co prawda awansowałam, co prawda osiągnęłam to, co sobie zamierzyłam, co prawda ludzie mnie doceniają, ale tak naprawdę to ja na to nie zasługuję. Mhm. Tak naprawdę to oni chyba to robią tylko dlatego, że nie wiedzą, jaka ja jestem. To tylko pozory. No i ten mechanizm istnieje. Pewnie nie wszyscy go doświadczają, ale sporo osób i znowu częściej... Wiesz, zawsze mam taką wątpliwość, jak mówię, częściej pewnie kobiety, bo szczerze ale mówiąc... Ale podałaś konkretnie... On jest opisywany, tak, on jest opisywany jako częściej występujący u kobiet. No, znaczy generalnie oczywiście, tak jak powiedziałaś na początku, zapewne ta sytuacja dotyczy i mężczyzn, i kobiet, ale też wiele przykładów... No i historycznie funkcjonowania w ogóle społeczeństwa no świadczy jednak o tych ogromnych różnicach między kobietami i mężczyznami. To jest oczywiście na oddzielny temat kwestia kariery, mm-hmm. zarobków
No i też właśnie mówienie o sobie w konkretny sposób, ale oczywiście nigdy nie możemy generalizować, bo na pewno jest też masa mężczyzn, którzy też nie potrafią tego, też mają z tym problem, więc to na pewno. To jest też, myślę, coś takiego, taka przypadłość kobiet, mężczyzn być może też, ale kobiet myślę częściej. I ty nawiązałaś do tego w którymś z swoich też wywiadów, których udzielałaś w związku z książką, że my często porównujemy się do innych, zamiast właśnie dostrzegać to działanie, czyli porównywać się do siebie z przeszłości, bo my jesteśmy dzisiaj innymi osobami niż 5-10 lat temu i tego nie robimy. I myślę, no bo to jest też bardzo ważna taka rzecz, o której ty mówisz właśnie w swojej książce. I to jakoś mocno to zapamiętałam. Jak byś tutaj skłoniła do właśnie do tej zmiany? Wiesz co, to chyba, to poczekaj, bo jakoś chyba odpłynęłyśmy trochę od tej recepty i odpłynęłyśmy trochę od tych trzech rzeczy. I te trzy rzeczy chciałabym, żeby wybrzmiały, bo z nich wyniknie odpowiedź na to pytanie. Dobra, to podsumujmy. I teraz zobacz, czyli jakby jak sobie powiemy teraz, jakby do kogo my mówimy, po co my mówimy, jaki jest nasz cel, tak? I skierujemy taki trochę, mamy tę tezę, jestem najlepszym pracownikiem na to stanowisko. Mhm. I teraz mamy takie punkty wyjścia, mamy takie, wiesz, zarysy tego, co chcemy osiągnąć w tej historii, tak, po co ja ją opowiadam. I teraz to, czego potrzebujemy, to jest taki pierwszy krok, czyli autorefleksja. Mhm. Nie? I znalezienie w swoim doświadczeniu rzeczy, które mogłyby świadczyć o tym, mogłyby potwierdzać tę tezę, że rzeczywiście ja mam cechy, ja zrobiłam w swojej przeszłości rzeczy, ja zrobiłam inne rzeczy, które mogą się przełożyć na sukces tu, albo wiem rzeczy, które mogłyby potwierdzić tę tezę i wpisanie ich. Tyle, ile nam przyjdzie do głowy. Czyli dobrze jest to też zobaczyć, co myślimy, w sensie spisać. Zdecydowanie. Wiesz, teraz nie wiem, czy to jest, wiesz, miejsce na to, żeby odbiegać jakoś za daleko, ale wiesz, kiedy pracuję na przykład na takiej personal story, na takiej osobistej historii, która nie ma za zadanie przekonać pracodawcy do nas, po prostu ma za zadanie pozwolić nam się lepiej poznać, to wiesz, można ją na tyle sposobów analizować, bo często polega to na tym, że na początku proszę o tym, żeby ktoś mi opowiedział swoją historię albo żeby ją spisał. Mhm. Tak, jak mu to przychodzi do głowy. I już w trakcie pisania albo w trakcie mówienia bardzo często te osoby, które autorzy tych historii jakby słyszą i widzą bardzo różne rzeczy, a to sformułowania, których używają. Mhm. Nie? Takich na przykład jakieś sztandarowe udało mi się albo takie, wiesz, umniejszanie, że moja ukochana to jest, tak, no zostałam prezesem tej firmy, ale to była taka mała firma rodzinna. Mm. Mm. Takie, wiesz, później, nie no, właściwie to chciałam powiedzieć, że jakby w tym takim, chyba teraz ja się zagubiłam, wiesz, Ola? Ja wiem, że temat jest po prostu, wiesz, temat jest szeroki bardzo i rzeczywiście tych wątków jest tak dużo, że możemy się przez chwilę zagubić. Myślę, że to nic takiego, bo zaraz wrócimy na właściwe tory. No ale chodziło mi po prostu o to, że nie wystarczy tylko myśleć, pracując nad tym, jak mówić o sobie dobrze, nie wystarczy tylko o tym myśleć, tylko może nam w tym pomóc po prostu najzwyczajniej spisanie sobie tego, żeby to po prostu zobaczyć, nie? Że to wtedy działa na nas zdecydowanie mocniej. Spisanie swojej historii to jest w ogóle bardzo, bardzo potężne narzędzie. No właśnie. I wiesz, kiedy pracowałam i właśnie z tymi mówczyniami, które przygotowywały się do Be The Change,
A wcześniej miałam takie warsztaty, które prowadziłam i to były jedne z pierwszych warsztatów, które zaprojektowałam i to były takie długie, 16-godzinne warsztaty, 2 dni ciężkiej pracy. Bardzo to było ciekawe, bo zaczynałyśmy zwykle od tak, z taką intencją, że to będzie komunikacja marki dla takich mikrofirm. Aha. I zazwyczaj, jeśli była taka grupa, która była czysto kobieca, to okazywało się, że te marki są tak ściśle związane z życiem, z wartościami, z tym, kim ta kobieta jest, że zaczynało się spisywanie tej osobistej historii. I naprawdę, wiesz, kiedy się nawet zobaczy swoją historię wpisaną w taką strukturę opowieści, kiedy się nagle widzi, okej, czyli ja tu po prostu porzuciłam to, co wiedziałam o świecie, a tu zaczęłam żyć w jakiejś nowej rzeczywistości. Albo, o Boże, to był ten mój punkt zwrotny. O rany, to chyba teraz czeka mnie walka z przeciwnikiem. To pozwala nam dostrzec jakby bardzo wiele, wiesz, prawidłowości, bardzo takiej jakby dotrzeć do rzeczy, których o sobie nie wiedzieliśmy. I teraz dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jak już mówiłam, że historia to jest taki nasz sposób rozumienia rzeczywistości, ale też to, jakie my historie opowiadamy o sobie i o świecie, determinuje to, jak my ten świat widzimy. Więc w jakimś sensie odkrycie, wiesz, wyciągnięcie na światło dzienne tej historii, to jest tak, jakby nam ktoś, wiesz, zdjął z oczu okulary i powiedział, patrz, to są okulary, przez które patrzysz na świat. Jak już je trzymasz w ręku, to może to jest taki moment, w którym możesz sobie pomyśleć, okej, to może ja popatrzę przez inne. Nie, może przymierzę sobie jakieś, nie wiem, jaśniejsze, ciemniejsze, lepsze dioptrie. I to jest bardzo, bardzo mocne doświadczenie. To jest trochę tak, jak, no wiesz, mówi się, że pan Jourdain mówił prozą sam o tym nie wiedząc. I kiedy my nagle dostajemy narzędzie, które pokazuje nam, patrz, to jest proza, to jest składnia, to jest, oczywiście wiele osób może myśleć, no i na co mi ta gramatyka się przydała, ale to nam pozwala jakby używać tego języka, którym my mówimy i obcych języków, tak, że my po prostu nie jesteśmy bezradni wobec tego, że nagle, ojej, przychodzi jakieś nowe słowo i my nie wiemy, jak je gdzieś wpasować, tak, my wiemy, okej, czasownik. Szybko to znowu internalizujemy, szybko znowu zapominamy o tej gramatyce, a staje się to naszą, wiesz, naszym naturalnym sposobem komunikacji. Ale jeżeli mamy świadomość tego, jak to działa, no to po prostu mamy dużo większą wolność w dobieraniu tego. Wiem, no, to... no i teraz mów. Nie, kontynuuj. Nie chcę ci przerywać, bo myślę, że to są jakby szalenie ważne, no, znać narzędzie, po prostu. Mówimy, może to jest takie trochę mało przyjazne słowo w ogóle, ale o to chodzi, nie? Bo to znowu wracamy trochę do tej recepty. Jak znasz narzędzie, wiesz go, jak go używać, jak masz lek, który wiesz, jak zażywać, to on zadziała, nie? I tutaj trochę właśnie o tym mowa jest, tak? Ciekawe, że użyłaś metafory leku, bo wiesz, że istnieje coś takiego, co nazywa się terapia narracyjna. I ta terapia narracyjna, która zaczęła funkcjonować w Australii, ale bardzo się szybko rozprzestrzeniła, to jest taki sposób, chociaż właściwie każda terapia jest narracyjna w jakimś sensie, tak? No bo my ciągle opowiadamy i tam rekonstruujemy te opowieści, ale to jest taki rodzaj terapii, w którym baczną uwagę zwraca się na to, jak ktoś opowiada o sobie i wspiera się go w rozumieniu tego, że każda historia to jest selekcja pewnych faktów ułożonych w jakąś strukturę. I no to tak jak piszemy artykuł. Tak. Nie? Ty, ja mamy dziennikarską przeszłość, tak. Więc wiesz, że jak, żeby napisać artykuł, trzeba zgromadzić bardzo dużo danych. Ale potem z tych samych danych ja i ty mogłybyśmy napisać 2 zupełnie różne historie. Bo byśmy wybrały różne rzeczy by nas poruszyły. I teraz my w życiu naszym robimy dokładnie to samo. Czyli z tych milionów danych, które napływają, mamy te swoje tezy różne, które są jedne bardziej uświadomione, inne mniej. I pod te tezy dobieramy ilustracje. Czyli jak ja mam taką tezę, nie jestem fajna, a ludzie mnie nie lubią,
to będę szukać takich argumentów, które to potwierdzą. I mogę nawet dojść do takiej wprawy, że w ogóle nie zauważę tych rzeczy, które mogłyby temu zaprzeczyć. Nie? Okej, okay. To teraz tak, tezę musimy poprzeć argumentami. Już trochę o tym rozmawiałyśmy, ale jak właśnie szukać tych argumentów, żeby one były konkretne, żeby przemawiały, żeby nie były takim właśnie wodolejstwem, jak to się często mówiło w szkole, żeby były po prostu przekonujące. Nigdy tak o tym nie myślałam. Wiesz? Ale powiedziałabym, że to są takie argumenty, które... Jakby co może być tym argumentem? Ja rozpisałam to sobie na kilka kategorii. Jedna kategoria to oczywiście historie. Czyli to, co mi się wydarzyło, to, co ja przeżyłem, co pokazuje, kim ja jestem w tym kontekście, że na przykład umiem, nie wiem, uratowałem dziecko z pożaru. Nie? Ale sprawdzam oczywiście, czy to jest adekwatne do sytuacji, czy nie. Nie chcę być tą postacią, która mówi, cześć, jestem Janek, uratowałem dziecko z pożaru, chcesz, opowiem ci, jak to było. Więc to są jakby bardzo różne i też myślę, że tego, wiesz, to na takim suchym takim teoretyzowaniu to trochę ciężko by tłumaczyć, ale nigdy mi się, poczekaj, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś nie wiedział, jakie rzeczy ilustrują, jak on mówi, chce powiedzieć o sobie, jestem odważny, to nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś nie wiedział, co mógłby ze swojego życia znaleźć, żeby to zilustrować. A widzisz, czyli chodzi o to, że jeżeli już określimy tą najważniejszą cechę, jeżeli postawimy tą tezę, czyli wykonamy ten najtrudniejszy pierwszy krok, to pozostałe rzeczy przychodzą nam trochę same. No w jakimś sensie tak, sobie tę historię. Tak, bo my ludzie umiemy opowiadać historię. My to robimy przecież non-stop, odkąd się nauczymy mówić. Tylko, że właśnie robimy to w pewnym sensie na takim autopilocie. A właśnie. Tak, że nie wyciągamy tego na... To jest tak jak trochę jak wiesz, jak z tym żartem o tym, dlaczego babcia obcina tam gęsi nóżki, jak wkłada ją do brytwanny, czy tam mama. Nie znam tej historii. Nie znasz tej historii? To jest taki żart, że mama obcina gęsi nóżki i córka pyta, mama, czemu ty obcinasz tej gęsi nóżki? Babcia zawsze tak robiła. No i tam ta wnuczka idzie do babci i mówi, babciu, a czemu ty obcinałeś tej gęsi nóżki? Albo babcia zawsze tak robiła. Okay. No i tam najpierw papierak, drzewo genealogiczne, jakaś ciocia mówi, dlaczego prababcia obcinała gęsi nóżki? Albo brytwanka była za mała. Okay. My w pewnym momencie zaczynamy odtwarzać coś, ale nie mając świadomości, jaki jest tego cel. I teraz naszym celem jest wygrzebanie tego i dowiedzenie się, że to brytwanka była za mała i że raz można obciąć nóżki, a raz nie. To wszystko zależy, jak się chce. No i szukając tych argumentów, znajdujemy historie, które nas pokazują tak, jak my chcemy być pokazani. Jest taki człowiek, który nazywa się Taimon Taki, który sformułował takie założenie, że czas zaawansować się trochę poza storytelling i ukuł takie sformułowanie story doing. On odnosił to do marek i do firm, ale myślę, że możemy to też odnieść do siebie samych. I story doing to jest właściwie takie... W skrócie można powiedzieć, najpierw rób, a potem o tym opowiadaj. Tak? Czyli dążenie do takiej wewnętrznej spójności działania i komunikacji. Ale co jest bardzo ciekawe, to jest to, że on zadał dwa pytania, które myślę, że otwierają dla nas perspektywę jeszcze w ramach szukania tych argumentów, przekonujących kogoś do czegoś. Bo on zadał pytanie, jak ja, jako na przykład marka, albo jak ja, jako osoba, jako pracownik, jako człowiek, wpisuję się w historię, tak? Jaką historię o sobie opowiada na przykład mój rekruter, albo mój przyszły pracodawca? Nie? Jakim on jest bohaterem? Za kogo on chce uchodzić? Jakie on stawia sobie cele? Co jest dla niego ważne? Nie? Do czego on dąży? Może w jakim on jest procesie? Nie?
jak on, jeżeli on o coś walczy, to jak on walczy? Czy on jest zły, czy dobry? I teraz jak ja zrozumiem, jaką opowieść o sobie snuje ten ktoś, to drugie pytanie jest takie, jak ja wpisuję się w tą opowieść? Mhm. Czy ja mogę w niej jakoś uczestniczyć? Czy ja będę dobrą osobą, żeby w niej uczestniczyć? Bo myślę, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy sobie odpowiadali na to pytanie i czasami można, wiesz, zrozumieć, czy pasuje tam gdzie pasuje właśnie, kiedy się przyjrzymy tej opowieści, którą snuje na przykład ta firma, do której aplikujemy. No i mamy taki to pytanie, jaką opowieść o sobie snuje ta postać, tak? Czy ta firma, czy ta marka, czy co to w ogóle, cokolwiek, co sobie tam możemy podstawić, ale też jak ta postać wpisze się w moją opowieść, jak ta opowieść jego wpisze się w moją opowieść, jaką ja opowieść o sobie snuję, tak? Czyli albo do siebie, nie wiem, jesteśmy... Firma jest o kreatywności i ja jestem o kreatywności. Aha. W ogóle pasujemy do siebie. Pasujemy do siebie. Mhm. No i teraz zobacz, następne rzeczy, które my możemy wplatać w tą opowieść, to są oczywiście rzeczy z kategorii, teraz nie wiem, społeczny dowód słuszności. I ten społeczny dowód słuszności, paradoksalnie, to możemy uznać, że na przykład nasze CV jest trochę takim społecznym dowodem słuszności. Bo ta kategoria, społeczny dowód słuszności, to jest taka kategoria argumentów, które pokazują, inni myślą tak samo jak ja. Albo inni uważają, że ja. To jest o innych, dużych grupach ludzi. Czyli na przykład 100 milionów zadowolonych klientów, to jest społeczny dowód słuszności. I teraz my możemy popatrzeć na przykład na to jakby w takich kategoriach, że to oczywiście nie są takie stricte rozłączne kategorie, nie? Że historia osobno, a ten społeczny dowód słuszności osobno, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o sobie. To gdzieś się pewnie będzie przenikać. Ale możemy znaleźć na przykład taką sytuację, że nie wiem, miałem 3 pracodawców i 3 pracodawcy byli ze mnie zadowoleni. Mhm. Nie? Mhm. Nie wiem, co jeszcze, klienci, miałem tylu i tylu klientów, nie? A każdy z nich chciałby przejść ze mną do następnej firmy. Mhm. Tak? Czyli możemy szukać tak jak gdyby oparcia w tym, że inni ludzie potwierdzają to, co ja myślę o świecie. Mhm. Nie? Najlepiej również poprzez ich działania, a nie tylko poprzez ich opinie. Mhm. Później kolejną kategorią są liczby. Mm-hmm. No tak? Czyli my możemy wspierać się liczbami. Dużo ludzi to lubi, bo liczby są po prostu bardzo konkretne. Wydają się takie bardzo konkretne, tak. A właśnie. Ale teraz to, co jakby dla mnie jest ważne, to, żeby jasno powiedzieć, że liczby same nic nie znaczą. Tak jest. Mm-hmm. Nie? To, że jakby ostatnio napisała do mnie koleżanka i napisała do mnie, wiesz, obejrzało nas 5000 ludzi. Mhm. I teraz ja naprawdę nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Musiałam jej zapytać. Mhm. Nie? I świetna anegdota. Kilka dni temu uczestniczyłam w konferencji Jak mówić o sobie dobrze. I uczestniczyłam w panelu. I obok mnie siedziała Ola Karasińska, szefowa Forbes Women. I Ola mówi o tym, że kiedyś powiedziałabym, po prostu założyłam gazetę, założyłam pismo. Ale teraz, że przypomina sobie, że ona założyła pisma w takim momencie, kiedy wszystkie inne traciły czytelników, a to, które ona stworzyła, a pnie się nieustannie do góry, tak? Że umieszczenie tego w kontekście i pewnie można by było znaleźć liczby, tak? Czyli jak ona powie, sprzedaliśmy rośnie od zera do tam, nie wiem, 30, 40, 50, 100 tysięcy czytelniczek, podczas gdy innym spada z 200, tak, do 150, można powiedzieć, okej, okay, to wy dalej sprzedajecie mniej. Mhm. Tak? Ale zobaczmy, jaki jest trend, zobaczmy, jakie to jest osiągnięcie, zobaczmy, jak to, w jakim to się wszystko dzieje w kontekście. Mm-hmm. No właśnie, jak mamy liczby,
Tak. Jak mamy liczby, to musimy je, wiesz, włożyć w kontekst. Tak. To ja mogę tutaj na przykładzie własnych social mediów powiedzieć, że obserwuje mnie na Facebooku 1500 odbiorców. I generalnie pewnie by to było niewiele w kontekście tego, jak dużo jest obserwatorów marki. Ale kiedy ja powiem, że zdobyłam tych odbiorców w ciągu miesiąca i zrobiłam to organicznie, czyli nie wydając na to ani jednej złotówki i są to odbiorcy zaangażowani, bo do mnie piszą, no to robi się to zupełnie inaczej to wygląda. Także tutaj ważne, żeby pamiętać faktycznie, żeby te liczby też osadzać w jakiejś konkretnej strukturze i rzeczywistości, w jakiej one występują. No i oczywiście, ale następna kategoria argumentów, na które możemy się powoływać, to jest nasza wiedza. Tylko teraz to, co bardzo jest ważne w tworzeniu opowieści o sobie, to zaskakiwanie. Tak? Bo nasz mózg nie lubi bardzo stanu uśpienia. Mhm. Jak wszystko już wiemy, jak wszystko już słyszeliśmy, to zaczynamy po prostu błądzić w telefonie. Mhm. Albo nasz mózg tam ulatuje. I nasza uwaga właśnie, mózg, miejmy nadzieję, trzyma się mocno w czaszce. I w związku z tym w cenie jest wszystko to, co my wiemy, a ktoś nie wie. Albo coś, co kwestionuje taką utartą wiedzę na dany temat. Nie? To jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, wiesz, to mogą być proste rzeczy, typu pamiętam, jak kiedyś szokująca była informacja, że czerwone wino może być zdrowe. Nie? Bo nasze przekonanie było, że alkohol to zło. Tak. Wszystko to, co kwestionuje status quo, co sprawia, że my możemy jakoś zaskoczyć albo skonfrontować naszego odbiorcę z tym, co on myśli o świecie, to jest dla nas plus. Wyobrażam sobie, że jakby jestem na rozmowie kwalifikacyjnej i to jest typowo męskie stanowisko i ja mówię, najlepszą programistką na świecie jest dziewczyna. I drugą potem też. Więc jeśli ja mogę to obronić, jeśli ja mam na to argumenty, jestem w stanie to pokazać, to przynajmniej zyskuję uwagę. W komunikacji generalnie mamy taki problem, że nam się wydaje, że my, że odbiorca wie o nas wszystko i właściwie bardzo często się tym spotykam, to oczywiście też na poziomie firm bardzo mocno widać, że prezesowi się wydaje, że jak on wie, to wiedzą wszyscy i później jest problem z komunikacją i tak dalej. W kontekście tej rozmowy o pracę, myślę, że taki częsty nasz, popraw mnie, jeśli się mogę mylić, ale błąd, że jeżeli my wysyłamy CV, to zakładamy, że ten rekruter doskonale je zna i pomijamy pewne ważne kwestie w tej konkretnej rozmowie. W rozmowie. No właśnie. Wiesz co, ja bym powiedziała, że teraz wreszcie doszłyśmy do najlepszego... do tego, na co najbardziej czekałyśmy, czyli do trzech rzeczy, których świat nie może o mnie nie wiedzieć. I oczywiście może się tak zdarzyć, jak sobie wyobrazimy, jak pracują rekruterzy, że oni to nasze CV przejrzeli bardzo pobieżnie. Może się tak zdarzyć, że wnikliwie je przeczytali i bardzo dobrze je znają, ale to nie ma w danym momencie znaczenia, bo teraz w momencie, kiedy my się możemy przedstawić, piłka jest po naszej stronie. My możemy nadać ton rozmowie. Nie? To jest taki moment, w którym my możemy zdecydować, jakie są najważniejsze rzeczy, które ten ktoś zapamięta na nasz temat. I to moje ulubione ćwiczenie to jest te trzy rzeczy, których świat nie może o mnie nie wiedzieć i od którego, które gdzieś tam wspomniałyśmy, ale zadałaś pytanie, jak sobie te trzy rzeczy przygotować. Ja zazwyczaj najpierw proszę o zastanowienie się, jakby nakreślenie sobie tego kontekstu, do kogo ja mówię i o czym i o co, a potem o wypisanie 10 rzeczy na swój temat, które chciałabym, żeby tam padły, żeby ktoś je o mnie zapamiętał na mój temat. I to, co jest dla mnie kluczowe, to jak są te 10 rzeczy,
to najpierw skreślam 5. Mhm. Jak tych nie zapamiętają, to okej, okay. Trudno. Mhm. Ale zostało jeszcze 5. I teraz sprawdzam, tak? Mhm. Może można je skondensować, może można jeszcze 2 wykreślić, ale chcę, żeby każda z nas miała takie 3 rzeczy, które muszą paść i muszą być wyraźnie powiedziane. Bo to są 3 rzeczy, które ja uważam, że świat powinien wiedzieć o mnie. Mhm. A na pewno już ten rekruter. Mhm. Super, to jest też ta trudna sztuka wyboru, której musimy się nauczyć, ale myślę, że o to chodzi. Więcej ćwiczeń i super rad, jak mówić o sobie dobrze, mhm. oczywiście w twojej książce, Olu. Pokaż tą książkę, bo ja mam wersję elektroniczną. Przyszła nowa, wiesz, przyszła nowa porcja, bo jak miałam pierwsze 10 egzemplarzy, to nagle się okazało, że nie mam żadnego i dziś przyszły. Ja się nie dziwię, dlatego że naprawdę uważam, że jest to absolutnie świetna książka, z której można dużo się dowiedzieć i będę się upierała, że jednak jest to recepta, dlatego że można tam naprawdę krok po kroku przećwiczyć sobie bardzo dużo rzeczy, z których dowiemy się dużo o sobie. Możemy się dowiedzieć, jak tą historię o sobie budować, jak ją pisać, co jest ważne, a co nie. I to jest książka mega rozwojowa dla każdej osoby, która jest świadoma tego rozwoju i chciałaby spróbować. To jest też moim zdaniem super książka dla osób, które w ogóle zajmują się komunikacją i które powinny sobie odświeżyć trochę pamięć. Ale chciałam jeszcze na koniec, Olu, zapytać ciebie, bo zaczęłaś od tych doświadczeń, dlaczego ta książka, mhm. prawda, że te kobiety, które nie potrafią za bardzo o sobie mówić, a jak się kończyły te historie, jak ty już im trochę poopowiadałaś o tym, jak o sobie właśnie mówić, co jest ważne, poćwiczyłaś z nimi, to co się działo, jakie wnioski? Każda opowieść jest o zmianie, no. Zmieniało się bardzo wiele i czasami zmieniało się wszystko. Bo wiesz, wracając do tego twojego pierwszego pytania, dlaczego ja napisałam tę książkę? No właśnie dlatego, że chciałam, żeby się zmieniło. I kiedy mówisz o tym recepta, to ja myślę, okej, nazwijmy to receptą, albo lepiej nazwijmy to po prostu takim całym sznureczkiem. Pamiętasz, jak były takie pudrowe bransoletki z cukierków? No to jest taka bransoletka z cukierkami, tak. W których połykając każdy z nich, jakby jest każdy z nich jest jak czerwona pigułka Morfeusza. Mm-hmm. Także dowiaduje się i tego, i tego, i tamtego. Ale na końcu to, co ja bym chciała, to chciałabym, żeby po przeczytaniu tej książki każdy, kto ją przeczyta i każda, która ją przeczyta przede wszystkim, mogła usiąść, wiesz, wygodnie, nabrać oddechu i zająć dużo miejsca i zacząć mówić głośno o tym, kim jest, nawet jeżeli to będą tylko te 3 rzeczy. Mm-hmm. Albo aż 3 niektórych, nie? Albo aż 3. No, ja bym powiedziała, że zawsze ta selekcja jest trudna i na pewno jest o wiele, wiele więcej rzeczy, które świat powinien wiedzieć o każdej osobie niż 3. Tak. No ale co z tymi kobietami jeszcze powiedz? Boże. Z tymi, z którymi miałaś kontakt, z tymi, które widziałaś już. Tą zmianę. To... Już wiem, już chcę ci powiedzieć. Właśnie, poczekaj. Więc każda z nich wystąpiła. Nie było żadnej takiej, która powiedziałaby, nie, ja jednak nie wystąpię. Mm-hmm. Każda z nich dostała brawa. I każda z nich te brawa wytrzymała na scenie. O, to jest też ważne. Ja mam taką zasadę, że jak na widowni chociaż jedna osoba nie płacze, to znaczy, że coś poszło nie tak. Płakali. Ale moim oczywiście sztandarowym przykładem na to, że wszystko może się zmienić, jest historia Darii Meinartowicz. I Daria Meinartowicz to jest osoba, która po bardzo trudnych przeżyciach w dzieciństwie i w młodości przeszła terapię i pomaga dziewczynkom między innymi w Afryce. Sama nie z ramienia żadnej organizacji, zbiera pieniądze i na przykład, nie wiem, kupuje dziewczynkom maszyny do szycia, żeby uczyły się szyć podpaski wielokrotnego użytku, żeby w ogóle mogły chodzić do szkoły. Mhm. Bardzo to są piękne i wzruszające historie. Angażuje w to mnóstwo osób tu, które ją wspiera.
wspaniała osoba, ale kiedy przyszła do mnie, to powiedziała, słuchaj, okej, dobra, to ja opowiem ci tę historię. W zasadzie nie ma o czym opowiadać, ale opowiem ci, ale słuchaj, no nie oczekuje ode mnie, że ja wystąpię. Możemy zrobić tak, że my spiszemy tą historię, a ty ją przeczytasz, okej? No i pracowałyśmy, no i dobra, no to ostatecznie mogę tam iść, ale to musi być prompter, że ja tylko będę tam siedzieć i czytać. No i nie było promptera, nie udało się załatwić promptera. A ty jej powiedziałaś, że będzie, tak? Nie było promptera, nie było takiej opcji. No to co teraz? Mówi, no to przynajmniej będę miała kartkę. Z tym, co wszystko tutaj opracowałyśmy. Mówi, dobra, to możesz mieć kartkę. I ona stanęła, zaczęła czytać i przeczytała tak, że po raz pierwszy w historii tej konferencji na tam 700 osób dostała, w ogóle się pojawiła owacja na stojąco. I chwilę potem zostałam nominowana do bycia, w ogóle trafiła na okładkę Wysokich Obcasów. Tak, a chwilę potem została nominowana do bycia kobietą roku Wysokich Obcasów. Więc to jest mój przykład na to, bardzo wyrazisty, że otwieranie ust, mówienie o sobie głośno, odważenie się naprawdę może zmienić wszystko. Cudowna. Cudowna puenta, Ola. I bardzo ci dziękuję za to, że w ogóle napisałaś tą książkę, że podjęłaś ten temat. Ja jestem naprawdę pod mega, mega wrażeniem i prowadząc też ten kanał na YouTubie i na Facebooku, masę osób zwraca się do mnie z różnymi pytaniami dotyczącymi właśnie zmiany, rozwoju, pisania CV, prezentowania się, więc ja wiem, że każda z nas może teraz, i ty mówiłaś o swoim doświadczeniu, że coś takiego było potrzebne i ja jestem też o tym przekonana, dlatego tym bardziej ci dziękuję, że znalazłeś czas. Książki oczywiście są do nabycia. Czy już się wyczerpał nakład, ale mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie, albo liczę na to w ogóle, że on jest na bieżąco dodrukowywany, tylko ja o tym nie wiem. Naprawdę warto skorzystać z tego, co Ola przez 5 lat, nad czym 5 lat pracowała. Kopalnia Wiedzy, Olu, bardzo serdecznie ci dziękuję i co, trzymamy kciuki za to, żeby kobiety i mężczyźni mówili o sobie dobrze. Tak jest. Ja ci, Olu, też bardzo dziękuję i bardzo ci dziękuję i za zaproszenie i za to, za w ogóle, wiesz, no, za docenienie tego, bo taki feedback jest bardzo, bardzo, bardzo dla mnie też ważny, no bo sama rozumiesz, dowiedzenie się, że to się przydaje, jest jak miód na moje serce. Tak, przydaje się, jestem o tym przekonana. Ja się tą książką też będę dzielić i odsyłać. No, i oby jak najwięcej osób do niej zajrzało i znalazło chociaż te 3 rzeczy. No, fajnie, Olu. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję, dobrego popołudnia. I tobie też. Pa. Pa.